jesteście bardzo na czas, tak ryzykownie przychodzić. Nie, tylko 5 minut. Nie? 5 minut. Ile? Ale oni zdążyli, my się cieszymy i coraz więcej osób przychodzi. Już prawie wszyscy jesteśmy. Zbiórka, 5 rano. Już powoli wyładowują się do pociągu. Już jesteśmy w pociągu. Wszyscy się spakowali. Kobiety zostawiliśmy na peronie. Godzina jest 5:29. I zmierzamy już nareszcie do Gdańska. Bydgoska rafineria. Dzień dobry, przepraszam. Jak wam się spało? Ja nie spałam, ale jest Jest dobrze, tylko te gadanie tego pociągu to jest jeden minus. Okej, okay, Anno. Ja się zgadzam z przedmówczynią. Tylko jest ciepła, to wstydniutki tam byli. Bożenka, jakbyś nie wiedziała, to tam jest dziurka. Bożenka wypiła herbatkę Anny. Malinowa. Ocenia na malinową. 9,5 punkta na 10. Godzinkę dojechaliśmy szybciutko, także... No, patrzcie, jesteśmy w Gdańsku, jest taki słońca. Kamruk zapłacił obłaka i kuzmiecik zabielika jedną skrypkę. Zdrałam kowardzika, nacinajca lika, no artuszba nacinajca z ulitną. Powiedz nam o swoim klubie czaszek. Mówisz do kogoś? O, tutaj chyba też jest mówno. No więc zacząłem reagować czaszkami na wiadomości. I jaki jest w tym problem? Nie ma problemu, właśnie o to chodzi. Czyli dla ciebie to jest normalka, tak? No ja bardzo lubię po prostu czaszki, chwila, ja pokazuję, ale to jest mój idol, tak? A to mi wysłał Oscar, że jestem jego bohaterem. My hero, okay. My hero, tak. I zacząłem po prostu używać reakcji czaszki jako takiej zabawnej. I tutaj chłopaki, Oscar do mnie dołączył. I teraz chłopaki tu dołączyli, więc ogólnie klub czaszek się powiększa. I próbuję zrekrutować mnie również do swojego klubu czaszek, ale... Ja się nie dam do takich, czegoś takiego zaciągnąć. Ja się na interwencję. Tak, on potrzeba, ale masz ogarnąć, skomentować wszystko, co się dzieje. Nie, oczywiście udokumentować. To dyleczki do kontroli. Łazienka do kontroli. A czemu wszyscy się z nimi kontrolowani? Ja nie wiem, jak się zamyka to. Straszne. Tak my cię zamkniemy. Ja się zamknę. To wiesz, się zawsze opowiedzę, już go nie zobaczymy. W aplikacji KFC, że wysyła powiadomienia, jakby do każdego święta z kalendarza. Mówię, że wychodzisz z łazienki, udało się wyjść. I jak tam? Wszystko dobrze. Wszystko jest w porządku, jak zawsze. Tylko włączam ścianę. Ania, co właśnie zrobiłaś? Self-care. Biorę przykład z Mai, bo Maja właśnie też się ogarnęła. Do takiej długiej podróży trzeba wyjść i z blaskiem i glamurem. To jest na pewno niekomfortowe zbliżenie do mojej twarzy. Nie, ale właśnie nie. Bożenkę, to się komplement dla Bożeny. Może powtórkę spotkania organizacyjnego. Bo na spotkaniu organizacyjnym ostatnio robiliśmy... Dokładnie. Bo ona chciała usłyszeć na siebie, więc... Widowni, które Maja je jabłko? To samo cały czas. Oczywiście. Czy Maja przez cały wyjazd będzie jeść to samo jabłko? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie we vlogu z wyjazdu. Okej, oni mnie nie chcą wpuścić, ale... O, miło. Patrzcie, ja was przyszłam nagrać, a wy mnie zamykacie. Tak? A czy tutaj zostaliście wygnani za coś? Nie. Okej, czy to jest jakaś loża? Nie. Okej, to co tutaj robicie? Co tutaj robicie? Odpoczywamy. Aha, no. Kontemplujemy. O nie! Co? Mocne zarzuty, tak szczerze. Mhm. Za chwilkę dojeżdżamy, za jakieś 7-10 minut. Bo nie wiadomo, co nam będzie. A będziemy mieć śniadanie, czy nie? Idziemy do KFC. Chyba do KFC. Chyba może, mam nadzieję. Nie, bo KFC będzie tragedia jutro. Będzie trzeba papier mrozić już na przyszłość. Dobra. Cześć Tobiasz. Jak ci minęła podróż? Spałem. Okej, okay. A tobie Jonasz, jak minęła podróż? Powiedz nam ciekawostkę o dworcu. Że jest w kształcie lokomotywy. Jo, ale fajnie.
Dobra, jak ci, Piotrek, minęła podróż? A to jest słabe światło. Jak mi minęła podróż? Tak. Było bardzo zabawnie, oglądaliśmy memy, łaziliśmy po pociągu, jak kulturalni ludzie, śpiewaliśmy piosenki, super było. No. Ogólnie jesteście doborowymi towarzyszami, szczególnie dla obcych. Tak, zgadza się. Tak myślałam. Olga, jaki jest plan na teraz? Teraz wszyscy zostawiają serduszka dla Olgi, która się dla nas poświęca, żebyśmy mogli zjeść. Co będziecie jeść na śniadanie? Co się złapie? Czy ty jesz? Zaraz jest śniadanie. A, dobrze. Jeśli ktoś by nie wziął ze sobą pieniędzy, to niech mu powie, dobrze? Nie mam pieniędzy. Zostawcie się, wczoraj. Mega dużo ludzi. Wszyscy wpadli na ten sam pomysł, żeby zjeść. I to w KFC. Czy jesteście na poznańskim błędach? Na razie nie. Takie pytanie nie przy kamerze Tobiaszu Łubaj. Dlaczego? Pytanie natury patriotycznej. Poznański butner, co się dało? 11 listopada, kto jadł rogala, proszę nie przyznać. A to już zaraz weźmiemy po stolu, przepakujemy się i weźmiemy potrzebne rzeczy i mam nadzieję, że pójdziemy nad morze. Taki jest plan. Później dopiero mamy rejestrację na konferencji. Okej, okay, jakie pierwsze wrażenie, kiedy widzicie budynek? Ja myślę, że będziemy na kryminatorium. Też tak myślę. Okej, okay, pierwsze wrażenia. O, wow, boję się. Wygląda boję jak się. Moja praca. No i jesteśmy, zaraz wchodzimy. Ale pokażemy, że pewnie od środka jest lepiej. Tak, Bożenka? Tak. Maja? No boję się postawić. Maja, czy ty znowu jesz jabłko? Które to dzisiejsze jabłko? Drugie. Trzecie. Trzecie jabłko. Mam wiedzieć w oddali nasz hostel. Jak te budynki niebieskie. Tam widnieje, albo i nie widnieje, ale jest morze. Aktualnie będziemy chodzić po mieście za chwilkę. Później idziemy na konferencję na 15 godzinę, wydaje mi się. Na 15, no nie wiem. Nie, mi się nie zna. A ja mam pokazać. Weźcie pytać. Tak, no. No. I przechodzicie. Znaczy tak. Nie. To takie, normalnie. Aha, okej, I później masz coś takiego, że idziesz. Uciekli, no cóż. Następny uciekinier. Kto jest bez grzechu, ten rzuci kamieniem. Rzucasz kamieniem, chłopcze? Panie kolego, proszę tego nie nagrywać. Ja się staczam przez ciebie, widzisz. Szczęśliwy autobus tutaj, młodzieży Kowiczów. Jeszcze raz muszę to powiedzieć. Jonasz się do nas nie przyznaje. Tam jest Jonasz. Zły człowiek. Poczekaj, jeszcze mówię. Witamy. Chodzimy sobie po Gdańsku teraz. Właśnie wysiedliśmy z autobusu. Marsz Niepodległości, także ostrożnie. Możemy tam iść? Nie. Możemy się bić z nacjonalistami? Nie. Za 4 minuty jest 11.11, 11 listopada i będziemy śpiewali hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Yo. Będziesz śpiewał, Piotrze? Będę na baczność. Tak jest. Głośno i wyraźnie, prawda? Bardzo dobrze. Bóg, honor, ojczyzna. Znasz cały hymn? Tak. Całkowicie? Całkowicie. Bardzo szanuję. Tak jest. Polska górą. Polska górą. Oskar, ile zostało do 11.11? 11.11 właśnie wybiło. Jonaszu, dlaczego nie śpiewamy hymnu? No nie wiem, bo nikt nie śpiewa. Myśleliśmy, że będzie całe wydarzenie. Taka patriotyczna młodzież przyszła. No, no nie ma. Brak. Przykre. A tu jest nasz hotel w zasadzie. Niektórzy chłopacy zrobili sobie przerwę, jednak nie. Oskar ma przerwę. A reszta poszła do kościoła. Z tego co pamiętam, wujek ma zakaz sądowy zbliżania się do przedszkoli i szkół podstawowych. O takich właśnie tematach gadamy na wyjazdach nieletnich. Z tobą mam znajomego. Wiecie, że chyba prawnie, jak mówimy o tym, że na przykład o tym, to nie możemy, w sensie, nie możemy prawnie wrzucić tego fragmentu. Kiedyś mi mówił. Ale tak jak normalnie rozmawialiśmy. W sensie, że jak mówimy, że on jest
nagrywam, to jakby nie możemy tak tego. Aha. No to fajnie, że to nagrywasz. Ale... Tomek może to wyciąć, jak będzie chciał. Właśnie. Idziemy na plażę, yo! Yo, 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 idziemy na plażę. Prawie zasnąłem w autobusie jakieś 5 razy. No. Tobiasz spał w autobusie. Tobiasz, nie tylko Tobiasz. Wszyscy jesteśmy padnięci. Dokładnie. Tak, zróbmy takie coś, żeby... Dobra. Oho, się spubiliśmy. Robisz wrażenie. Co robisz? Suszę sobie stopy. Chusteczką, szanuję bardzo. Chusteczkę. No nie mam ręcznika, nie mam... Nic. Mam chusteczki za to. Tak w restauracji trochę wie, że zaburzasz stopy innego. Czyż będzie dużo innych gości. Jeszcze raz wejść. Jak ci smakuje zupka? Ile gwiazdek przyznajesz? Jak na jaką skalę? Na 10, na 5, na 2? A jaką byś chciał? Może 365? Na 365. Tak. Maja idzie po jedzenie. Świeci. Ja jeszcze nie dostałam. Smuteczek. Jak oceniacie smak zupy? Minus 7 na 10, bo jej nie mam. Czy nie możecie już się doczekać konferencji, czy...? Nie, myślę, że czekamy. Podoba mi się, podoba, no. Woda jest taka czysta, jak... Nie ma żadnych brudów. Jesteśmy już. Weszliśmy. Powoli wchodzą nasi wszyscy. I zaraz będziemy się rejestrować. Ogólnie powiem, że bardzo pięknie wygląda ta szkoła, bardzo fajnie tu i ja bym się w takiej uczyła. Już na wejściu zamierzasz czytać Biblię? Nie, wyciągam zgodę. No, można było już podegrać aktorsko jakoś. Mogę. Żałuj teraz. No już się nagrywa. No to poznaliśmy taką babkę. Tak, właśnie weszliśmy i od razu nas miły człowiek. Okej, pokażcie. Tu jest Bartek. Tu jest Bartek. Bardzo się stara zapamiętać wszystkich i powiedział, że od razu widać, że jesteśmy wspólnotą i że jesteśmy razem. Jesteśmy z graną super grupą. 1-0 dla Eldorado. Idziemy podziwiać jedzenie. Przepraszam. Zobaczmy, jakie książki są. O, i są nawet opowieści z Narni. O, konferencja. Jest Ania Zawomlea. Wow. Dokąd idziemy, Bożenka? No. Czy Józef Piłsudski to twój idol? Nie wiem. Socjalizować się. Tak. Co tu się dzieje? Nagrywamy. Byliśmy w toalecie i chcemy... No właśnie. Czy zgadzasz się, że miasto Poznań powinno nam kupić takie szkoły i takie łazienki? Ja uważam, że miasto Poznań powinno zacząć fundować i restrukturyzację szkół, remonty, bo standardy tutejsze jakby są zadziwiające, po prostu uszałamiające. Cześć koledzy i koleżanki. Bożenko. O, cześć, to jest Jagoda. Jestem nowa na tym kanale. Coś masz do przekazania naszym widzom? Tak, chciałam się z wami podzielić o. Naszą paczką Boxing Eldorado. Dostaliśmy takie piękne chrupatki. Zeszyty z grafiką. Ja, śliczne są. I takie słodkie kubeczki. Takie. I Kinder Bueno, ale już nie mam rąk, żeby wykazać. Myślałam, że już nie masz, bo zjadłaś. Słucham. Słucham, że zbierasz datki. Bo ja tutaj ogólnie mam kubeczek. Zbieramy na młodzieżówkę nieletnie. A wiesz, że ja z tego chcę pić? A teraz tam jest... Tam są bakterie teraz. Nie, to były czyste pieniądze, czyste bo są pieniądze? Ode mnie. Nie piorę brudnych pieniędzy, co nie. Okej, to jestem bezpieczna. No powiedz. Nie lubiłem Piłsudskiego, bo to był dyktator i nie pomógł Wielkopolsce. Amen! Uwaga, decydująca runda!
To jest Filip. Filip, tak musi się integrować. No. Dobry, jestem Filip, pozdrawiam serdecznie. No, że co chcesz przekazać widowni? Chcę przekazać, że zapraszamy na to. Piękna tutaj atmosfera, piękni ludzie, piękne wartości i przede wszystkim piękne wnętrze. Piękne wnętrze, tak, to jest dom, spokój, cisza, relaks i sami widzicie, sami widzicie. No widzimy. Dziękujemy za udzielenie wywiadu. Tutaj szczęśliwy kącik, jak widać, energia trochę siada, ale Jonasz na przykład, poza tym... Poza tym, że bardzo dobrze się bawi na konferencji, to jeszcze robi bałagan. To jest zbliżenie. Jonasz? Albo może Tobiasz? Tobiasz? Czy Jonasz sprząta po sobie w domu? Nie. Jestem Jonasz, przebrałem się za banana. Płaci mi Nikita za to, żebym nosił ich koszulki, więc to robię. To inspiracja. Chciałbym powiedzieć, że wybory były ustawione. I my jesteśmy za tym, że nasi wygrali, bo banan był piękny, był długi, był wyglądał jak banan, a borowik też wyglądał jak borowik. I ta czapka jest bardzo ciężka do noszenia, nie tak jak papierek. Chłopaki prowadzą głębokie, egzystencjalne rozmowy. Jeśli jeszcze nie ta piąta. Ale wtedy czemu to jest nagrywane? Się, skąd masz TikTok? Znamy. No, autobus. Dobrze, a co się stało? Co się stało? To jest najgorszy moment tego kanału, że to nie zostało nagrane. No, biegliśmy na autobus i byliśmy bardzo na styk. I było przejście dla pieszych i zauważyliśmy, że jedzie autobus, ale było czerwone i nie mogliśmy przebiec, więc rzuciliśmy się na to przejście dla pieszych. No i pewne osoby ucierpiały. Pewna osoba. Co tu masz, Anemo? Proszę nie patrzeć na plastikową łyżeczkę i na papierowy kubek. Kawa w każdym kubku jest dobra. Tego nie wstawiajmy. Czego? Mojego cytatu. A jaki cytat? To nie ja się co pan mnie dotknął? Spoko. Dobrze, to też nie brzmi dobrze. To się zmusi do ludzi z K5L. Czy chcą, żebym ja zaśpiewał jako pokazy muzyczny talent? Ja już wiem, że odpowiedź będzie tak. Ja zaśpiewam bez żadnego problemu, tak jak zaśpiewałem na obozie dziecięcym. Okej. Okay. A nie na młodzieżowym, przepraszam. Jeśli chcecie, to powiedzcie, że Jonasz ma zaśpiewać i on to zrobi. Czy są pytania? To się tyczy na stacjach, tak? Tak, to jest na stacjach. Robić. Idziemy grać w grę. Idziemy wygrać. Wygrać idziemy. Oskar, chodź! Wiążesz z grą terenową. No, że wreszcie dostałem zadanie adekwatne do mojego wieku, dostałem dziadkę. A ty, Polinę? Nie, bo nawet nie powinno mnie tu być, biorąc pod uwagę wiek. Ja, a ty? Jaką macie drużynę? Z
spoko, fajno. Znasz dużo osób, czy same nowe? Jestem z Mają w Turzynie. Oprócz tego dwie osoby znam wczoraj, jeden chłopak dzisiaj dopiero przyszedł. Czyli będzie integracja. No, fajnie. A więc teraz idziemy na Gretę Renową, która będzie się odbywała gdzieś w parku w Gdańsku. I będziemy tam chodzili, szukali liderów z Gdańska i będziemy odpowiadali na nasze pytania i rozwiązywali zadania. Owalowo przez kuchnię. Smacznego. Jeśli ty się poznaje nowych ludzi, to jest mega dobry sposób. Jeszcze wygląda jak temperówka, to bardzo uroczy przedmiot. Bardzo polecam. Zajęcie się. O nie. Może być 15. Tak, może być 15. Jak ci się prowadzi grupy, Jonasz? Moje grupy zawsze wygrywają i tak będzie ich wydarzeń. No, przegraliście z nami wyścig do ławki, także nie wiem. Cześć, Ania. Jak tam wam się gra podobała? Dobrze, tylko bardzo zmęcząca. Tak? Tak. A jakie były zadania? Mieliśmy sobie zrobić z nieznajomymi zdjęcie, staruszkę przeprowadzić przez pasy, no, różne były. Mhm. Siebie mogę dodać moje ulubione, czyli przynieść garść piachu. Trzy razy dałam garść piachu i chodziłam tak po parku cały czas, bo potem już przed szkołą ją wyrzucić. Robisz, jak wam poszło? A ty, Ania, co ty robisz? Ja się sprawdzam, że albo nie mogę sobie doczekać warsztatu o relacjach, na który się zapisałam. Wow, super. Nie mogę używać Zooma, bo trzymam herbatę w drugiej ręce. Więc robię przybliżenie manualne. Chodź! Po obiedzie. Tak, teraz jest spam. Idzie Olga! Hurra! Nagrywam. Podobała mi się ta gra, ale była... Właśnie czytamy twoje prywatne wiadomości, Ania. Proszę zobaczyć ze stopy czyjeś. I sprzedać najbardziej randomową rzecz. Wygrałem tę konkurencję, bo wiecie, co miałem w kieszeni i co sprzedałem? Klamkę od okna z ZSK. Sprzedałem klamkę od okna i to był najbardziej randomowy przedmiot, jaki tego dnia został sprzedany. Mhm. I skąd ją wziąłeś? Z mojej szkoły, z klasy od matematyki. Kiedyś się łamała i leżała na parapecie i mój kolega wziął ją i zrobił tak. Piotrek, to dla ciebie. I wziąłem i po prostu nosiłem od tamtego czasu w kieszeni jako niesamowity prezent po prostu od mojego kolegi. Taka pamiątka. Trudno taka pamiątka. Było ci się z nią rozstać? Tak, właśnie. Dlatego bardzo negocjowałem co do ceny. I ile wynegocjowałeś? 13. 13. Ile? Powiedzcie, że to jest straszne. To wygląda jak z horroru jakiegoś. No, czy coś się robi? Zagrałaś, jak ona się przewróciła? Dowiesz się przy montowaniu. To trzeba na roli. Co robi policja? Bo... 4. Policja ogólnie może sprawdzić, jeśli powiedzmy, że wskazuje jakąś osobę. Powiedzmy, że wskazuje jakąś osobę, ja wskazuję się do góry. Nie, to akurat powiem, że cię oskarżam. Jaka jest podstawa oskarżenia, co? Dobra, ej, no to, że chciałem do kibla, to jest naprawdę podstawa, to żeby do mnie wstać, żeby mnie wywalić od razu z gry. No właśnie, Tego kontrowersyjne zera. A co, nie zgadzasz się, Jonasz, z tym, co powiedziałam? No nie wiem po prostu. No powiedz, okay, powiedz. Zacznę powoli mówić. Nie będzie przykro, jeśli się nie zgadzasz. Zusa jest faktem historycznym. Piąte.
gdy wydaje się, że Bóg milczy, czyli zmagania z przygnębieniem lub poczuciem depresji w świetle Słowa Bożego i psychologii. I szóste, misjonarstwo. Jak wygląda życie misjonarza? Ok? Więc to jest 6 warsztatów. Dobrze, będzie. Cześć! Nie wiem, jak to jest. Oskar zostaje na wykładzie dla dziewczyn. Jak ktoś chce, to się znajdą, są kartki porozmieszane. Ale to jest bardzo biblijne jest. Umarłe. Bardzo dużo różnych informacji. Wybudziłam koszulkę, szanuję. Przemówię sobie to robię. Oczywiście bardzo fajne rzeczy, to jest dla mnie fakt, że po prostu bardzo mi się podobał sposób ich bycia. I jaki to był warsztat? Misjonarstwo. Misjonarstwo. Czy ty zrobisz spojrzenie na moją twarz? Właśnie zaczęłam. A wszyscy uwielbiają ten moment nagrywania. Tak, ja nie wątpię. Ja w sumie też, ale ja uwielbiam na wszystkich, tylko nie na mnie. Okej. Okay. To mogę nie robić na tobie. O, bardzo mi miło, dziękuję. Teraz będę robić oddalenia na Anię. Pomyśl, że to jest, tak spaliśmy tutaj. Ja już jestem prawie spanował młodzieżą. To jest tylko co inne spanie. Ja się nie dziwię. Ja się nie dziwię. Wtedy, kiedy był Marek. Moje umie zadawać niekomfortowe pytanie, jak jest jakaś sytuacja, do której mogę je zadać. Ale jest. Więc ale w trakcie jakiejś dyskusji mogę się odnieść, zadając niekomfortowe pytanie. Ania, czekamy. Dobrze, ale to ja muszę chwilę pomyśleć. Potrzebuję czasu. Więc zapraszamy Adama Lepnera. On jest moją mocą i moją pieśnią. On stał się moim zbawieniem. On jest mym Bogiem, takiego wielkiego. To Bóg mego Ojca, Jemu chwała. Dobrze, to pójdę z tobą, bo ja nie mogę. Dobrze, ale... Wszystkie idziemy się mieć, zakładam. To są idealne materiał na vlogę. Maja, co uważasz o tym? Uważam, że to jest fantastyczny pomysł. Nie wyobrażam sobie inaczej. Kolejny magiczny poranek. O, idziemy. Teraz? O. Ja miałam je. Co tu się dzieje, jakby? No właśnie, zabor nie pobiega, miał podobno się wywalać. Flashbacki z wczoraj, tak. Tutaj się pan Piotr Zaborowski wyrąbał. Szkoda, że to nie nakleiste. Pewnie się nie zgodzi, żeby to zreinkonstruować. Zrekonstruować chyba po prostu. Reinkonstruować. To nie jest taka godzina, w której się obronisz. No właśnie.
9 rano to już jest trochę. Rano. 3 godziny do południa. Spaliśmy mało, no to prawda. Chcę powiedzieć, że mi się bardzo podobało. Chyba taka wolność w śpiewaniu, tańczeniu, klaskaniu i tak dalej. Super. I no właśnie, tutaj się jest fajny humor, jest fajna atmosfera. Coś powiesz? Kazanie było fajne. Fajnie, że mówiła kazanie kobieta. To było bardzo innowacyjne. Fajnie, bardzo było, fajnie mówiła. Nie było czuć różnicy, że jakby było mniej sensowne, mniej interesujące no. Czy coś takiego, więc nie. Ona akurat bardzo fajnie to powiedziała. Dzień dobry, gdzie jesteśmy i co robimy? Jesteśmy w kościele Radość Życia i stoimy w kolejce do kawiarenki. Co pan Tobiasz bierze? Gorącą czekoladę. Okej, okay. A pani Olga? Panna Olga, rozumiem. I ona już tam chyba płaci. Co wziąłeś? Czekoladę gorącą z syropem klonowym. O kurczę, tak można? No, można. A za ile? Można jak najbardziej. 3 złote. Incydent kawowy. Oskar Ludowicz wylał na podłogę kawę. I to kawę Piotra Zaborowskiego za jego pieniądze. Co powiesz po zbrodni? Że to było bardzo śmieszne. Piotr Zaborowski twierdzi inaczej. To jest mój napój. Jego kariera się tutaj kończy. Dobra dziewczyny, powiedzcie, jakie macie plany? Mamy plany gdzieś się oddzielić od nas wszystkich. A mamy gdzie? Plan znaleźć sobie coś fajnego do jedzenia na mieście, w takim klimatycznym miejscu. Żeby pójść na miasto. Tak, żeby zobaczyć, żeby poczuć Gdańsk. Rozumiem, rozumiem. Okej, okay, a tu jakie są plany? Grupo? Każdy sobie pójdzie chyba do jakiegoś baru, coś kupić, co chyba ma ochotę. Teraz wszyscy mówią, czy im smakuje. Tak? Tak. Anno? Smakuje? Smakuje. Wspaniale. Tutaj? Smakuje. Smakuje, smakuje. My jeszcze nie próbowaliśmy. Oskarze, bo ty już zjadłeś. Smakowało? Nie. Nie, bo wszyscy jedzą. Bardzo dobrze. To lecę. Tobiaszu, powiedz, co się właśnie wydarzyło. Zjadłem przez przypadek wegańskiego burgera, ale w sumie... Najpierw Tobiasz zaczął narzekać, że dziwnie smakuje ta wołowina. Jak taka tania z Biedronki smakuje, ale... O czym stwierdził? Zauważył, że to nie była wołowina. Ale ogólnie smakowało ci? Powiedz, jakąś opinię. Warzywka, bułka, coś? Tobiasz wege będzie. Nie, generalnie ja jak mogę, to wolę unikać mięsa. A, okej. Okay. Ale tak warzywa i bułki, jak były? Dobre, okej. Okay. A frytki? Jak wam wszystkim smakują frytki z Max Burger? Frytki to wiesz, są smaczne. Czyli z Max Burger. Większość jest już po posiłku, tutaj Jonasz Błajet walczy. Jonaszu, powiedz nam coś o swoim posiłku. Bardzo słabo. A co wziąłeś? Dobra, jest taka sytuacja, że ogólnie kupiliśmy sobie jakieś rzeczy i teraz tak, chłopaki tutaj testują bolty. Mogą się zaraz wywalić, byłoby zabawnie. No, a my mamy taki problem, że ogólnie siedzimy tutaj i za nami wciąż podąża taki pan. Usiadł znowu obok nas, nie odzywa się do nas, ale cały czas za nami chodzi. To jest dosyć podejrzane i dziwne, ale na szczęście tam obok, za rogiem, obok za rogiem jest oddział prewencji polskiej policji, więc w razie gdyby coś pan zaczął działać, to my zadziałamy również. Dość ciekawe odkrycie, gdyż znaleźliśmy pomnik wujaszka. Tutaj, o, leży sobie. W każdym razie już lecimy na zbiórkę na dworcu. Tam się wszyscy spotkamy po krótkim rozdzieleniu i będziemy wracać. No cóż, nie mamy rezerwacji miejsc, więc może być całkiem zabawnie. I tak jak przy powrocie ze spływu,
choć to wszystko jeszcze zobaczycie. O chwila, tam jest jakiś szalony człowiek, który nagram go. Zwisa z tego. Gdańsk to wyjątkowe miasto, niewątpliwe. Więc wspaniale, że mogliśmy tutaj spędzić ten czas. Lecę. Nieletni idą, a część została z tyłu. O, tu idą dziewczyny. Jak się czujesz? Jestem. Dlaczego? Nie pamiętam. Niebezpiecznie. Tyle atrakcji, emocji, oczywiście to dlatego. Nie dlatego, że nie spałem długo. A wy jak się czujecie? Dobrze, chociaż przeraża mnie ten tłum tutaj. Jak myślicie, kto ma największe szanse w zdobyciu miejsca siedzącego? My. Bo nam najbardziej zależy. Tak? Co zrobisz, żeby zdobyć miejsce siedzące? Ania, do czego się posuniesz? Będą rękoczyny? Ja zniszczę ludzi psychologicznie. Chciałabym starszą panią przez okno. Ale jak był jakiś taki chłopak, to trzeba po prostu pogadać. Brzmi dobrze, brzmi jak dobra strategia. Spytasz się, gdzie jest twoja mamusia? Zaprowadzę go. Zaprowadź mnie do niej. Jak ludzie młodzieżówkowicze oceniają wyjazd? Skalą jest, jak mi już Piotrek Górski, Góral, podpowiedział, można od 0 do 13 różowych, skaczących papug. I musisz uzasadnić chociaż krótko jednym zdaniem. Okej, ja oceniam wyjazd na 12 3/4 skaczących papug, ponieważ ta ostatnia papuga tak nie do końca skacze, tylko tak podryguje bardziej. Co za głupota w ogóle. Wspaniale, to muszę... bardzo dużo różowych skaczących papug. Uzasadniam to tym, że ciekawe było to, iż mimo tego, że prawie nikogo nie znaliśmy, to czuliśmy się bardzo rodzinnie przez to, że wszyscy mamy ten sam fundament, czyli Boga. I to było mega budujące doświadczenie, że było rzeczywiście jak w domu. Piękna odpowiedź, panno Zefirian. Dziękuję ci bardzo. Więc teraz przechodzimy do panny Anny. Dobrze, zaczynaj, teraz możesz. Okej. Okay. Ja oceniam na 13 czy 13. Jeżeli mam ocenić na 13, to 11. Tak. I dlaczego? Warsztaty były bardzo fajne, ale było mało czasu na grupki. O, tak. to prawda trochę. Tak, no. Ja bym chciała się bardziej pogadać i to jest jeden punkt. Mogę jeszcze mieć chwilę i przejdziesz do innego? Tak. Piotr Zaborowski, 0 do 13 różowych skaczących papug. Co do wyjazdu i krótkie uzasadnienie. Anno. Mocne 12. Mocne 12 i dlaczego? Wszystko było super. O tym, że było za mało snu i przysypiałem na wykład. Okej. Okay. Tobiasz? 9. 9? Wow. A dlaczego tak nisko? Nisko to jest i tak bardzo wysoko. No to prawda, choć na 13. No, nie miałem łazienki w pokoju. O, spadłem na ziemię, bo moje łóżko mnie nie utrzymało. Miałem papierosy w mojej kabinie przeszkodzone. I trochę się słabo wyspałem, więc musiałem... Rozumiem. Od 0 do 13 skaczących papug, co do wyjazdu? 12. No okej, dlaczego? Było dobrze, ale... Wszedł dobrze, nie ma się podobało. Okej. Anno? 11. Dlaczego? Z powodu dziadków w Adidasach. A, okej. Okay. Pokaż, nie. co to było? Dziadkowie z Adidasami. Nie! Dobre mordy. Oceniam ten wyjazd na 13 skaczących różowych papug. Ze względu na to, że był to znakomity wyjazd. Dużo się dowiedziałem, było świetne uwielbienie. Dużo nowych ludzi poznałem i w ogóle było super. Wspaniale, dziękuję ci bardzo za tę opinię. Jonaszu Błajecie. Moje nazwisko jest nieodmienne. Jest odmienne. Jonaszu Błajet. Nie zgadzam się. Skala 0 do 13 różowych skaczących papug. Panów? Różowych skaczących panów.
11. Okej, okay, i krótko dlaczego? Dlatego, że powiem dlaczego nie full, bo myślę, że jednak lokalizacja naszego hostelu, która była dosyć oddalona od miejsca konferencji, była jakimś utrudnieniem i dużo po prostu było takiego łażenia i tak dalej. Dużo czasu na to zeszło, no. Dużo czasu na to zeszło, więc trochę szkoda, ale jakby było tanio i udało się to jakoś spiąć w tym sensie, także fajnie. Konferencja bardzo w porządku, mam nadzieję, że był to dobry czas dla mojej młodzieży. Na pewno się troszczyliśmy o nich, żeby czuli się dobrze, komfortowo, żeby poznawali wartościową treść każdego dnia i każdego wieczora. Myślę, że dużym plusem jest nasz udział w nabożeństwie Kościoła Radości Życia, Kościoła Zielonoświątkowego, ponieważ jest to inny kościół niż kościół 5N. To prawda. I myślę, że można było zobaczyć trochę, jak to też może wyglądać inaczej i się być może czymś zainspirować. Zwłaszcza, że Kościół Radość Życia jest bardzo serdecznie nastawiony do naszego pastora Piotra Zaręby i też w ogóle do nas. Dziękuję ci bardzo za opinię. Cztery, no. Pa, pa, ale mówcie coś. Pa, pa.